Święta wielkanocne są okresem, które kojarzą nam się między innymi także z ptasimi jajkami. Oczywiście dla większości nas z jajami kożymi, które malujemy. Jest cała sztuka malowania ptasich jaj, ale nie wszyscy kojarzą, że także w dzikiej przyrodzie, między innymi tu u nas na Warmii i Mazurach, mamy ogromne zróżnicowanie, jeśli chodzi o ptasie jaja, w tym obok gatunków, których jaja są białe, podobnie jak niektórych ras kur, istnieje ogromna zmienność ubarwienia, kształtu, wielkości, ilości ptasich jaj. Także nasze pisanki to taki trochę sposób wzięty z dzikiej przyrody i naśladujemy to, co dała nam natura. W zależności od gatunku, od jego biologii, miejsca występowania, ptasie jaja są zróżnicowane i pod względem wielkości, pod względem kształtu, ubarwienia i oczywiście ich liczby w gnieździe. Zanim zaczniemy może bliżej mówić o naszych tu rodzimych gatunkach ptaków z Warmii i Mazur, na początek przedstawimy może jajo największego ptaka świata, strusia afrykańskiego i także przy okazji ptaka, który znosi aktualnie największe jaja, jeśli chodzi o wielkość. Jajo strusia afrykańskiego, czy po prostu strusia, waży od kilograma do 1,5 kg. Ten okaz, który mamy tu w naszych zbiorach, jest taki średni. Myślę, że dziś jego masa to około kilograma. Inaczej prezentuje się troszkę jajo innego gatunku strusia, nandu, który zamieszkuje Amerykę Południową, pampasy argentyńskie. Też białe, o grubej skorupie. A jeszcze inaczej zupełnie wygląda jajo strusia emu, też kuzyna, dalekiego kuzyna strusia, który zamieszkuje Australię. Jest taki ciemnozielony, duże jajo. Jeśli chodzi o faunę Warmii i Mazur, największe jajo oczywiście znosi jeden z naszych największych, najcięższy nasz ptak i tutaj długo jeszcze można by mówić o naj, to jest łabędź niemy, gatunek, którego wszyscy dobrze znają. Obecnie jest tak rozpowszechniony, że w zasadzie często nie doceniamy pięknych walorów tego ptaka i łabędź, jak przystało na dużego ptaka spośród naszych przedstawicieli naszej ornitofauny, znosi największe jaja. One są barwy białej, takiej troszkę ciemno-siwej, w zależności tam od wysiedywania ta barwa troszkę się zmienia. Jak wiadomo, łabędź buduje wielkie gniazdo z takiego butwiącego materiału umieszczone na wodzie, stąd to jajo też ma takie różne nacieki. Duże jajo znosi gęś gęgawa, największy gatunek gęsi, która występuje w naszym kraju, to znaczy jedyny rodzimy gatunek, który się gnieździ, pozostałe są przelotne. No, od niedawna bardzo nielicznie zaczyna gniazdować bernikla kanadyjska, ale gęgawa jest naszą największą gęsią. Jej jaja są zupełnie podobne do jaja gęsi domowej. Niestety niewiele osób, jest coraz mniej osób, które widziały jajo gęsi domowej, ponieważ ten przyzagrodowy chów gęsi, kiedyś tak charakterystyczny dla Warmii i Mazur, powoli zanika. Coraz mniej jest gospodarstw, gdzie w sąsiedztwie widzimy jakieś takie stadko gęsi domowych. Stosunkowo duże jaja znosi żuraw, ale to oczywiście stosunkowo, ponieważ sam ptak również jest duży. Jajo żurawia, w przeciwieństwie do tych, które tu oglądaliśmy, poza w porównaniu z jajem łabędzia niemego czy jajem gęsi gęgawy, jest już ubarwione, ma barwę taką oliwkową, z różnej wielkości plamami. One w zależności od, tu jest ogromna zmienność i troszkę, jeśli chodzi o kształt i liczbę tych plam jest więcej na tak zwanym tępym biegunie. Także to są największe jaja, jeśli chodzi, znoszone przez ptaki tu w naszym regionie.
Wszystkim dobrze znany jest bocian biały, symbol wiosny. Akurat rozpoczął się czas masowych powrotów. Jeszcze wiele gniazd jest pustych, ale teraz z każdym dniem przybywa ptaków, przybywa lokatorów bocianich gniazd, które od początku sierpnia opustoszały. Jajo bociana jest barwy białej. Jest to troszeczkę mniejsze od jaja gęsi gęgawy. I różnią się, jeśli porównamy taki spory zbiór, różnią się między sobą wielkością, jak i czasami kształtem. No i może teraz dwa słowa na temat koloru. Barwę jajom nadają dwa barwniki, to jest ocyjanina i protoporfiryna, które nakładają czy nachodzą na skorupkę wapienną tworzącą się w ostatnich odcinkach jajowodu i kolor powstaje właśnie w tym ostatnim fragmencie jajowodu. Pod względem barwy jest tu ogromne zróżnicowanie. Generalnie gatunki, które gnieżdżą się w dziuplach drzew, w ciemnych różnych kątach, kiedyś w jaskiniach, szczelinach skalnych, obecnie na strychach, czyli jaja sów, między innymi jaja bocianów, są białe, czyli te jaja, które są albo świetnie ukryte, albo są w miejscu bardzo niedostępnym, jak na przykład bocianie gniazdo, nie muszą spełniać ubarwienia jaj, nie musi mieć tutaj tych barw ochronnych, kryptycznych, nie są z tego powodu zagrożone, choć jak w każdej regule, także tu jest wyjątek, na przykład gołębie znoszą także takie czysto białe jaja. Ponadto takie jaja jednolicie jasne, czasem bardziej niebieskawe, czasem szare, białe, kremowe, znoszą różne gatunki kaczek. I gniazda są znakomicie ukryte w nadwodnych zaroślach. Poza tym kaczka, gdy opuszcza lęk, gdy robi przerwę w wysiadywaniu, przykrywa je puchem, więc one nie muszą mieć jakichś wykwintnych barw. Zupełnie inaczej przedstawiają się barwy u wielu gatunków, które gnieżdżą się na ziemi, w krajobrazie rolniczym, czy też na bagnach. I tutaj takim przykładem może być czajka. To jest przykład ubarwienia kryptycznego, ochronnego. Cztery takie jaja złożone w prostym gnieździe, którym jest niewielki dołek wyłożony kilkoma suchymi źdźbłami traw na podmokłej łące, czasem na jakimś w oziminie, na torfowisku, na bagnach. Ten układ tych barw sprawia, że możemy stać przy gnieździe z jajami i tego gniazda nie dostrzeżemy. Tak znakomicie się maskuje. Podobne barwy maskujące wykorzystuje podobnie wiele innych gatunków ptaków, w tym kuzyni czajki, między innymi taka sieweczka rzeczna, która zamieszkuje brzegi jezior, żwirownie i swoje gniazdo, też takie bardzo dość prymitywne, dołek włożony kilkoma kamykami. Tam składa cztery jaja takiego gruszkowatego kształtu, które barwą przypominają zupełnie sąsiadujące podłoże. To są takie barwy ochronne. Podobnie jest z gatunkami, z takimi gatunkami jak skowronek na polu, gdzie jaja są barwy takiej szarej, ziemistej i stoimy z boku i nie możemy ich dostrzec, ponieważ znakomicie zlewają się z otoczeniem. Jeśli chodzi o ptaki szponiaste, tutaj jest duże zróżnicowanie od prawie białych, jak na przykład jaja bielika, poprzez białe różnego rodzaju rdzawe centki, a szczytem takiej właśnie urody, jeśli chodzi o jajo ptaka szponiastego, jest jajo rybołowa, gatunku ginącego. W Polsce gnieździ się około 35 par, z tego połowa właśnie tu u nas na Mazurach. Jego jajo jest białe, w takie duże, brązowe plamy różnej wielkości. Należy do jednych z najpiękniejszych, jeśli chodzi o ptaki
o ptaki szponiaste. Inne jaja ma czapla siwa, niezbyt duże, jeśli chodzi o wielkość ptaka, barwy takiej, barwy niebieskawej. No, do gniazda czapli nie mamy szans zajrzeć, jest ono usytuowane albo na wysokich, w koronach cienkich, niedostępnych koronach, wysoko na drzewach, albo w rozległych trzcinowiskach. Jest to piękne, takie niebieskawe jajo. No i oczywiście cała duża grupa ptaków gniazdujących na drzewach. Część wtórnie, która wróciła do dziupli, ma jaja, no na przykład sikory, to są wszystko maleńkie białe jaja z rdzawymi plamkami. Bardzo ciekawe jaja znoszą cznadle, są to na nich takie plamki, niektóre przypominają litery alfabetu greckiego. Wyjątkowe jaja w naszej awifaunie znosi zaganiacz barwy takiej różowawej. Ta barwa zdarza się dość rzadko. Bardzo oryginalne są jaja zięby z brązowymi takimi plamkami, jak gdyby ktoś wypalał zapałką gdzieś tam w gazecie jakieś takie dziurki. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o zięby. Jaja, jak już wspomniałem, różnią się między sobą i wielkością w zależności od gatunku. Niektóre z nich są bardzo duże i ciężkie w stosunku do ptaka, który je znosi. I tu na przykład struś, który ma te największe jaja, który znosi największe jaja. W porównaniu z wielkością ptaka jest to jajko niewielkie, ale na przykład taki gatunek, jak wspomniana tu sieweczka rzeczna, w stosunku do wielkości ptaka znosi bardzo duże i ciężkie jaja. Cztery jaja ważą niemal tyle, co 80% osiągają masy dorosłego ptaka, samicy, która je znosi. No to przy okazji możemy się zastanowić, jak wielkim, ogromnym wysiłkiem jest dla samicy zniesienie tak dużych jaj. Niektóre gatunki, liczba jaj jest tutaj zdeterminowana. Niektóre gatunki znoszą tylko dwa jaja charakterystyczne. Jest to dla gołębi, generalnie żurawie bardzo rzadko się trafia jedno, jeszcze rzadziej trzy. Żurawie znoszą po dwa jaja, podobnie jak lelek. Większość jeżyków znosi dwa jaja. Jedno jajo w naszej awifaunie to znosi gadożer, bardzo rzadki ptak szponiasty, mało znany, występujący w Polsce Wschodniej, bardzo, bardzo nielicznie. Bieliki znoszą również dwa, pozostałe szponiaste od dwóch do trzech. Pustułka jest tu takim wyjątkiem i krogulec, czyli nasze mniejsze szponiaste, mogą znieść nawet do 8-7 jaj, przeciętnie około 5-6. Jeśli chodzi o większość ptaków, drobnych ptaków wróblowatych, śpiewających, one znoszą od 4 do 6 jaj, ale u sikor tych jaj może być nawet 10. Jeśli chodzi o większe gatunki, sporo jaj znoszą kaczki, 10-12, kuropatwa nawet do 22. To oczywiście liczba jaj już nam sugeruje informacje. Jest to dla nas informacja, jak dużej śmiertelności podlegają te gatunki, więc gatunki, które mają wielu wrogów, nadrabiają to większą reprodukcją. Przykład właśnie kuropatwy, kaczek. Te, które mają niewielu wrogów, sępy, niektóre szponiaste znoszą jaj niewiele. I jaja różnią się, tak już wspomniałem, również kształtem. Mamy więc te klasyczne, tak jak już pokazywałem, czajki z różnobiegunowe, z jednym tępym biegunem i zaostrzonym, takiego kształtu gruszkowatego. Łatwiej się układa takie jaja w gnieździe, nigdzie się nie potrafią się wykurgać z tego gniazda na zewnątrz, a poza tym w gnieździe tworzą koło i jest to taka powierzchnia, która ewolucyjnie w czasie nieobecności ptaka najmniejsze straty ciepła tutaj następują, jest najmniejsze wypromieniowanie. Niektóre jaja, są ptaki, które znoszą jaja prawie okrągłe. Tutaj należy do nich większość sów, zwłaszcza między innymi nasza najpospolitsza sowa puszczyk. Jaja puszczyka są prawie że okrągłe, takie jak piłeczka ping-pongowa.
Inne znów są wydłużone, klasyczne, to jest na przykład tak jak w przypadku, bociana. No i w obrębie tego samego gatunku również jest duża zmienność. Niestety tu muszę. Jest duża zmienność, tu dla przykładu te właśnie bardzo okrągłe jajo puszczyka, zupełnie kształtem przypomina, no nie zupełnie, ale bardzo mocno piłeczkę ping-pongową. A w obrębie gatunków także jest duża zmienność. Tutaj mamy dla przykładu dwa jaja dobrze wszystkim teraz już znanego żurawia, kiedyś gatunek bardzo rzadki, dziś rozpowszechniony i jeszcze w miarę częsty, ale zobaczymy jak długo. I tu jest właśnie jajo takie klasyczne, typowe i mocno wydłużone. Takie prawie, że owalne. To jest, jeśli chodzi o te kształty. No i oczywiście w zależności od gatunku różna też jest grubość skorupki. Generalnie te ptaki duże, o ciężkich kończynach, między innymi żurawie, kuraki znoszą jaja, niektóre szponiaste znoszą jaja o grubej skorupce. Inne, skorupka innych jest bardzo delikatna, cienka, między innymi tutaj też niektóre siewkowe, chociażby czajka znosi jaja o skorupce bardzo takiej delikatnej. Różna jest też długość wysiadywania tych ptasich jaj i w zależności od tego są tu różne strategie, ale jeśli mówimy o zmienności, zapomniałem tu powiedzieć o jednym bardzo ciekawym ptaku, jakim jest kukułka. Jak Państwo wiedzą, kukułka jest naszym jedynym pasożytem lęgowym. Swoje gniazda sama nie buduje, swoich jaj nie wysiaduje, natomiast podrzuca je do gniazd innych ptaków. Jest tutaj w ciągu jednego sezonu lęgowego samica kukułki może takich jaj złożyć nawet do 20, ale oczywiście to jakaś taka liczba jest maksymalna. Przeciętnie nie jest tego aż tak dużo, od 6 do 10 jaj podrzuca. Przy czym jest tu ogromna zmienność. Są samice kukułki, które znoszą jaja lekko niebieskawe. Są samice, które znoszą jaja białe, rdzawe plamki, szare, brązowe plamki. Jest to przystosowanie, ponieważ każda samica ma swój ulubiony jeden gatunek bądź parę gatunków, którym podrzuca jaja i te jaja przypominają zupełnie barwę jaj gospodarzy. Z reguły jest tak, że to przywiązanie do konkretnego gatunku, któremu podrzuca kukułka jaja, jest dziedziczne i nie jest tak, że podrzuca ona jaja do różnych gniazd, które tylko uda się jej znaleźć, ponieważ takie jajo, które by odbiegało wyglądem bardzo mocno, mogłoby przez właścicieli gniazda zostać rozpoznane i czasem się tak zdarza. Wówczas często ptaki porzucają lęk, zaczynają budowę nowego gniazda, ale bardzo często, jeśli jest to dobrze dostosowane, akceptują i potem stają się przybranymi rodzicami młodej kukułki. Przygotowując jaja do wielkanocnego koszyka, malując je, układając, warto się zastanowić nad tym, jak wielkim fenomenem i cudem natury są ptasie jaja. Korzystając z tego, można również zainspirować się wyglądem niektórych jaj dzikich ptaków i wykorzystać, co zresztą jest czynione już od bardzo dawna przez wielu twórców ludowych, którzy tworzą pisanki. My również możemy to zrobić u siebie w domu. Nie zawsze muszą to być takie wytworne wzory, ale warto o tym pamiętać, jak przyroda pięknie nas zainspirowała właśnie swoimi pomysłami.